To już sprawdzona inicjatywa, ale już na samym starcie jakże szlachetna i potrzebna. Nowo zawiązujące się Stowarzyszenie Wałbrzyskich Sor Optymistek postanowiło wspomóc nasze miasto różnymi aktywnościami, aby wspomóc działalność na rzecz środowiska i na rzecz zwierząt. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować 29 czerwca happening pod hasłem Bieg na 6 łap. To akcja, która przyjęła się doskonale w innych miastach i przynosi wymierne korzyści dla samych zwierzaków. Będzie rozpoczynał się spotkaniem, zbiórką spod schroniska, odebraniem psów i przejście aż do Śródmieścia, gdzie w centrum, w rynku będzie taka inauguracja podsumowująca, gdzie na forum zostaną przedstawione występy behawiorystów, lekarzy, weterynarzy, strzyżenie psów, tresura psów, a w szczególności chcielibyśmy uczulić nasze miasto na problemy, które dotyczy wałbrzyskiego schroniska. A te potrzeby ma przez cały rok, tym bardziej, że przed nami wakacje. Problem jest ogromny, ponieważ ludzie są bardzo nieodpowiedzialni. Jeżeli bierzemy psa, no to wiadomo, jest to zobowiązanie i należy o tym pamiętać. Są hotele w Wałbrzychu, które można wykorzystać do tego, że wyjeżdża się na wakacje, można poprosić rodzinę, znajomych. Ale tutaj taki apel do Państwa, nie wyrzucajcie swoich zwierząt na ulicę, nie przywiązujcie tutaj do drzew, bo naprawdę w schronisku jest coraz mniej miejsca i to, że zbieramy te wszystkie zwierzęta, które zostały wyrzucone, powoduje, że nie możemy później pomagać ludziom, którzy naprawdę znajdują się w trudnej sytuacji i jest potrzeba zabrania od niego zwierzęcia. Dlatego też ogromny apel, jest rodzina, są znajomi, dajmy tam zwierzaka, niech te 2 tygodnie będzie u nich, on naprawdę będzie miał dużo lepiej niż tutaj w zbiorowisku takich dużych psów. I to jest słuszna i jakże konieczna uwaga dla wszystkich tych, którzy pozbywają się bezdusznie psów i kotów wcześniej tak radośnie do domu przywożonych czy przyjmowanych. Wałbrzyskie schronisko dla zwierząt potrzeby ma przez cały rok i nieustannie prowadzone są wszelakie zbiórki żywności i akcje na rzecz zwierzaków m.in. w wałbrzyskich szkołach. Dlatego podziękowania należą się wszystkim tym, którym na sercu leży dobro zwierząt. Szczególnie dzieciakom w szkołach, które zbierają karmę w przedszkolach, bo to jest fajna sprawa. Dziękuję tym, którzy zapraszają mnie do swoich szkół, gdzie możemy porozmawiać z dziećmi o zwierzętach, o problemach, o tym jak wychować psa, jak zadbać o psa, żeby on miał dobrze do końca życia. I tu wielki apel do ludzi dorosłych, którzy w stosunku do często bezbronnych zwierząt są bezlitośni, wyrzucając je na ulicę albo podrzucając do schroniska. Szanowni bezmyślni i bezduszni właściciele piesków czy kotów, to nie jest rozwiązanie. Zwierzęta to żywe istoty, które tak samo jak ludzie cieszą się i cierpią.